Dzień dobry. Dzisiaj chciałem pokazać, zaprezentować, przedstawić taką linię pomysłową, którą nazwałem Garden Halo Field Day. Dlaczego Garden? Dlatego, że będzie to linia pomysłowa anten, które po prostu muszą być z definicji krótsze niż standardowe anteny dipolowe na przykład, ponieważ będziemy chcieli je wieszać w dość ograniczonej powierzchni ogrodów, ogródków. Dzisiaj właśnie test takiej pierwszej anteny. Będą to anteny dipolowe, oczywiście wielopasmowe, ale już niekoniecznie z takimi trapami, które prezentuję na swojej stronie. Będą inne, oczywiście też trapy, ale inaczej skonstruowane, inaczej zbudowane. No dobrze, dzisiaj mamy właśnie takie warunki. Oczywiście to jest moja działka. Działka jest długa, ale zapomnijmy o tym, natomiast nie jest za szeroka. Tutaj jakby antena taka pełna, dipolowa nie wejdzie, ponieważ jest tutaj około 21 metrów szerokości. Oczywiście na niektóre pasma wejdzie, ale mówimy o takiej powierzchni, która jest dla naszej anteny ograniczona. I stąd pomysł Garden Halo Field Day, czyli taka linia anten krótszych, skróconych, ale nie do końca pozbawionych efektywności. Dipol wielopasmowy Garden Halo Field Day rozwieszony, więc tutaj jak stanę, tu jest koniec. I teraz idę w stronę baluna, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kroków takich małych. Myślę, że to jest około, no jedno ramię ma niecałe 7 metrów, więc 8 kroków w jedną, 8 kroków w drugą, czyli trzeba dysponować taką działeczką, co ma przynajmniej 16 kroków długości. No i to będzie bardzo fajna linia. Będą anteny trzypasmowe, dwupasmowe, robione na zamówienie, na dowolne pasma. No teraz zobaczę, jak to będzie się sprawowało, ale po pierwszych łącznościach jestem już bardzo zadowolony. Efektywność jest ciekawa. I w tej chwili nie ma jakiejś ostrej propagacji, więc też mam okazję zobaczyć, jak w cięższych warunkach antena będzie się sprawowała. Żeby spokojnie móc testować antenę, rozłożyłem taki oto namiocik antykomarowy. Nie jest to jakaś rzecz, która posłuży wysokim osobom. Ja się w tym mieszczę. Wstawiłem krzesełko, stolik. Po prostu mam tam spokój. Jest przewiewnie, bo to jest siateczka, więc nie mam tam komarów. Mogę spokojnie testować, robić łączności. Zaraz będę robił aktywację POTE. CQ Pax on the air. This is Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha, CQ. India Uniform 3. A golf uniform kilo. Good afternoon, 5 and 5 QSL. QSL, QSL, Arthur. For you, 5-8. Roger, Roger, thank you very much, 73. Hello, 73, Arthur. 2 Echo Zero, India Golf Hotel. Portable. 2 Echo Zero, India Golf Hotel /Potable. Good afternoon, 5-7, 5-7, QSL. Dziękuję za 2-7, imię Paweł, full raport 5-9, portable space, station, QSL. Ok, Paweł, raport dla Ciebie to jest 5-7, 5-7, nie 2-7, ok? Papa Lima 0450, Papa Lima 0450, QSL? QSL, QSL, I'm running P10 Whiskey samochodu na teleskop antena, QSL? Roger, Roger, bardzo dobrze to idzie, pełna piątka, siódemka, nagrywam łączność, więc jak znajdziesz mój kanał na YouTubie, to za dzisiaj, jutro będziesz mógł zobaczyć, jak to leciało, jak to odbierałem w Polsce. Over. Roger, Roger, bardzo fajnie, bardzo chętnie
Dziękuję, do usłyszenia. Echo Alpha 4. Echo Alpha 4, please. Echo Alpha 4, Tango Lima. Echo Alpha 4, Tango Lima. Ok, Echo Alpha 4, Tango Lima. Good afternoon, Luis. You 5-9, ok? Thank you very much, 73. Echo Alpha 2 Delta Tango, good afternoon, you 5-5, 5-5, QSL. Thank you very much, QRZ, this is Sierra Quebec, 5 November, Whiskey Alpha, CQ Parks on the air. Sierra Alpha 6, Papa Bravo, that's correct. Ok, Marcin, piątka, piątka dla ciebie również. Potwierdź znak Stefan, Sierra Alpha 6, Paweł, Bożena Wanda. Dla ciebie również piątka, piątka przy mikrofonie Artur QSL. Ok, Echo Alpha 1, Bravo, United Lima. Thank you very much, Jose, for your wait. You 5-9, 5-9, QSL. Roger, Roger, thank you for 5-9, 5-7, 57, thank you, bye-bye. Thank you very much, bye-bye. QRZ, this is Sierra Quebec 5, November Whiskey Alpha, Parks on the air. Park to park, please. Ok, you 5-5, 5-5, please your reference. Roger, my reference here is November Oscar 2539, QSL. 2539, Nancy Oscar /2539, QSL. Roger, Roger. Ok, thank you very much for part to part. My reference is Papa Lima /0450, QSL. Roger, Roger, 0450, Poland 0450. QSL, QSL, thank you very much, 44, have a good activation. No, pierwsza pota na 30 metrach zrobiona z niemiecką stacją DM5KA.
for the activation. Please stand by for the second operator QSL. Ok. Pierwszy test Garden Hall Field Day Multidipola to było 20 metrów, czyli drugie z kolei pasmo. Teraz spróbuję powołać trochę na 40 metrach, aczkolwiek są jakieś zawody niemieckie. Nie wiem, czy będzie na to miejsce. Zobaczmy. Chyba się już skończyły. Ale też cisza jest widocznie. No tak, jakiś Hamburg Contest, ale nie jest dużo stacji. Dobra, zaczniemy sobie wołać na 40 metrach, tylko muszę przestawić tutaj w programie do logowania. Victor Golf Portab. Sierra Quebec 5 November Whiskey Alpha. Stefan Quebec 5, Natalia Warta, Adam 5-9, krzyczą z obszaru Flora Fauna 0868, proszę. Okej, z tej strony Artur, 5-9, nie wiem czy poty zbierasz, poty? Dobra, to poczekaj, w takim razie logujemy. Jeszcze raz podaj znak, bo nie złapałem. Stefan Paweł 1, Maria Violetta Grażyna łamane na Paweł. Dobra, 5-9 dla Ciebie i park numer PL0450 QSL. 0405, potwierdzam, moja flora fauna, Stefan Paweł Kranek 0868. Udane aktywacje, dziękuję. Dzięki serdeczne i wzajemnie, do usłyszenia. Ale głośne 5-9. Coś wspaniałego. No dobra, to ja... Ja się przestawię na 7-150. CQ POTA, CQ PAX on the air, CQ PAX on the air. This is Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha. CQ PAX on the air. Stefan Paweł 7, Jadwiga Barbara. Stefan Paweł 7, Jadwiga Barbara. Dzień dobry, 5-9. Witam Arturze, również 5-9, 73, dzięki za łączność. Okej, a słuchaj Jarek, sprawdź dokładnie raport, bo testuję nową antenę, więc byłbym ciekawy tak dokładnie, jak mnie tam słyszysz, over. Okej, dobra, ja Ciebie też tak podobnie słyszę, 5-9 plus dycha. Dzięki za raport i pota dla Ciebie, pozdrawiam. Dzięki, wszystkiego dobrego, cześć. CQ PAX on the air, this is Sierra Quebec 5 November Whiskey Alpha, CQ. Italy Uniform 1 Hotel Juliet Foxtrot, that's correct? QSL, you also 4-4-4-4, thank you, 44. QSL, QSL, you also 4-4-4-4, 7-3. CQ PAX on the air, CQ PAX on the air, this is Sierra Quebec 5 November Whiskey Alpha, CQ. CQ PAX on the air, CQ PAX on the air, this is Sugar Quebec 5 November Whiskey Alpha, CQ. Stefan Quebec 8, Stefan Ewa Paweł, czy to ok? Okej, Darek, witam serdecznie. Dla Ciebie 5-6, północ-wschód województwa mazowieckiego. Pozdrawiam. Pozdrawiam, dziękuję, do
SP3, Xavery, witam, piątka, dziewiątka. Witam, Artur, piątka, dziewiątka, i powiedz, jaki numerek tam masz? 0450, 0450.pl. Jeszcze raz, powtórz. Paweł Ludwik, 0450, 0450. Okej, 0450, dziękuję, odebrałem, pozdrawiam. Pozdrawiam, do usłyszenia. Stefan Kłebek 8, Violetta, czyli W, tak? Wanda na końcu. Wojtek, piątka, dziewiątka dla Ciebie, proszę. Wiktor. Okej, Wiktor, dobra, piątka, dziewiątka. Witam serdecznie, dla Ciebie również 5, 9. Okej, fajnie, dzięki serdeczne za piątkę, dziewiątkę. Park Papa Lima 0450. Dziękuję, miłej niedzieli, do usłyszenia. CQ Parks on the air, this is Sierra Quebec 5, November, Whiskey Alpha, CQ POTA. Stefan Paweł 8, Józef Urszula, Stefan. SP8, Józef Urszula, Stefan, piątka, dziewiątka. Tak, witam również, piątka, dziewiątka, pozdrawiam. Stanisław Paweł 3, Henryk Urszula, Olga. Dzień dobry, piątka, szóstka. Bardzo ładnie, 5 watów. Poczekaj chwilę, ja już tutaj przechodzę na telegrafię. Z jakiej anteny, powiedz, pracujesz, jakie masz QTH? Moje QTH to Małkinia, to jest mniej więcej 100 km na północny wschód od Warszawy. Jaką mocą, czym się zasilasz, bo zawsze QRP mnie interesowało. Proszę bardzo, Mike, do Ciebie. Polska, to jest Wanda Drażyna Zygmunt, alokator Janina Olga 82 Roman Karol. Koło Gnieźna, to jest 15 km koło Gnieźna. Jak to do Ciebie doleciało? W 100%, w 100%. Wiesz co, ja sobie przy okazji z tej poty w ogóle testuję nową antenę, więc nagrywam wszystko na wideo. Jak poszukasz sobie mojego kanału na YouTubie, dzisiaj po południu, wieczorem wrzucę film, to będziesz mógł sobie odsłuchać, jak to wychodziło tutaj u mnie, o ile nie masz nic przeciwko. SP3, Halina Urszula, Olga, tu SQ5, Natalia Wanda Adam. Halina Urszula, Natalia Wanda, Halina Urszula, Henryk Urszula, Olga. Artur, nie ma nic przeciwko temu. Pracuję pierwszy raz na tym radiu, włączyłem i przyjechało prosto z Łosia. Podłączyłem, na ten czas jadę, antena GPRV, tak troszeczkę jest zawieszona, bo jest mocno rozwinięta. 4 stopnie, wygląda tak naprawdę, jakby była zmięta, ale cieszę się, że ta 5-6 możesz umieścić na YouTube, nie ma problemu. Fajnie, dziękuję za spotkanie z tym, a rozmawiali Stanisław Kłeś 5, Natalia Wanda Adam, a kończy Stanisław Paweł 3, Henryk Urszula Olga. Trzymaj się, Arturze. Dobra, już się żegnamy, tylko powiedz jeszcze na końcu, jakie to radio, bo chyba nie powiedziałeś. A, no to fajnie, fajnie, gratuluję, nie wiem, zakupu chyba, tak? No, do usłyszenia w takim razie na pasmach, trzymaj się. SP2 Natalia, Bożena, Henryk, witaj Andrzej, piątka, dziewiątka przy mikrofonie Artur, Park Pota, Puszcza Biała, proszę bardzo. Potwierdzam, z tej strony Andrzej i odbieram także 5-9. W zasadzie raczej podaj mi końcówkę Twojego znaku, bo no, było to szybko. A chciałem tu przetestować Twoje urządzenie, bo to nadaje łatwo przed domkiem na swoim ogrodzie. No i to taka antena trochę prowizoryczna. No i właśnie fajnie, że to jakoś tam dochodzi. Proszę bardzo. Stefan Paweł 2, Natalia Bożena, Henryk. Okej. Słuchaj, mój znak to Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam. SQ5, Natalia Wanda Adam, stacja terenowa. W tej chwili aktywacja POTA. Dobrze Cię odbieram, także antena działa, radio działa. Proszę bardzo. Okej, potwierdzam. No, w międzyczasie
gościa, także Zasaria. I poproszę jeszcze dalej swój znak, bo to małe zamieszanie było, proszę. Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam. Natalia Wanda Adam, odebrałeś? Okej, tak, odebrałem bardzo dobrze. No, ostatnia relacja trochę powyżej dziewiątki, także bardzo dobrze to wychodzi. A dla informacji, moja antena to jest NFIT i właściwie to przeznaczone do urządzeń QRP, bo tam rdzenie jest z tych mniejszych, teraz nie powiem. I antena to jest PM Paweł Maria Roman 171 SDR firmy jak GuoTentek. Tam więcej nie wychodzi jak 18 watt. I moje kochanie z Gdańsk sobie trzeba, to właśnie na samą Wisłą mieszkam. No to fajnie, że wychodzi na dziewiątkę i tym bardziej jestem zadowolony. Także mikrofon do ciebie, SQ5, Natalia Wanda Adam, to jest C2 Natalia, pozdrawiam Henryk. Tak, tak, bardzo dobrze. Zresztą słuchaj, nagrywam tę aktywację na wideo. Więc jak na YouTubie znajdziesz mój kanał SQ5 Natalia Wanda Adam albo Halo Field Day, no to dzisiaj po południu wrzucę, będziesz mógł sobie odsłuchać swoją transmisję. Mikrofon do ciebie, proszę bardzo. No, dziękuję, no faktycznie. No, bardzo chętnie wejdę na YouTubie, tym bardziej, że no poszukuję takich stacji, które właśnie w terenie pracują i właśnie wskazują stacji ja w YouTube. Jest to fajna sprawa. Tym bardziej, że pogoda dostosuje. U nas w tej chwili Gdańsku jest 23 stopnie, wiatr północno-wschodni. Na że mieszkam tu 4 km od morza, to tu akurat jest słone. Taki pas to chyba 5 km. Dziękuję, nie zatrzymuję, będzie tam więcej chętnych i pozdrawiam do usłyszenia o przyszłych łączności. Kupić Natalia Wanda Aldama, a kończy Stefan Paweł za Natalia, bo żona Henryk 736. Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam. Tu Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam, zapraszam do łączności. Wywołanie ogólne w paśmie 40 metrów z Puszczy Białej nadaje Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam. Wywołanie ogólne, tu Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam. Zapraszam do łączności. Romeo, proszę jeszcze raz. Stefan Paweł 7, Paweł Olga Romeo QRP. Dobra, mam to, QRP, już się wszystko notuje. Stefan Paweł 7, Paweł Olga Roman QRP. Marcin, za chwilę podam Ci dokładnie raport przy mikrofonie Artur, Puszcza Biała, POTA. Proszę bardzo. Witaj Arturze. 5-9 dla Ciebie, 5-9 na Ciebie, dla Ciebie. Super, fajnego dipola. Pięciopasmowego z 10 watów. No, dipol wiadomo. Teraz testowany, także no, bardzo ładnie to leci. Icom i 705-10 watów. No to bardzo mi miło, bardzo mi miło. Dobrze Ciebie odbieram, na piątkę czytelność, sygnał tam powiedzmy, siła sygnału na dwójkę, ale czytelność stuprocentowa, zresztą nagrywam na wideo dzisiejszą moją aktywację, więc będziesz mógł sobie po południu, wieczorkiem tam odsłuchać na moim kanale na YouTubie. Fajnie, cieszę się, że jesteś zadowolony. Ja właśnie testuję nowy model anteny kilkupasmowej, więc też cieszę się, że mnie dobrze tam odbierasz. Tym razem kombinuję coś dla tych, którzy nie mają miejsca w ogóle w ogródku. SP7 Paweł Olga Roman na QRP, tu SQ5 Natalia Wanda Adam. SQ5 Natalia Wanda Adam, tu SP7 Paweł Olga Roman. No ja tutaj właśnie na takim maszcie z 10-metrowym pierwszy raz mówię rozwiesiłem i ładnie na wszystkich pasmach ta antena chodzi, także dziękuję bardzo, jestem zadowolony. Pozdrawiam. Jeszcze raz jakbyś mógł raport dla mnie powtórzyć. Stefan Paweł 7, Paweł. Poczekaj chwilkę, bo gałką ruszyłem, moment.
Czy ja jestem teraz na częstotliwości, bo na 157 nadawaliśmy, tak? Dobra, słuchaj, czytelność była na 100%, czyli na piątkę, siła sygnału gdzieś dwójka, trójka, ok? Dobra, 50-53 dla mnie, 53 dla mnie, 59 dla ciebie. Dziękuję za łączność. Dzięki, do usłyszenia. Wieczorkiem możesz sobie odsłuchać. Pozdrawiam. 73, pozdrawiam. Tu Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam z Puszczy Białej. Zapraszam do łączności. Ale fajna łączność była. Cieszę się, że jesteś zadowolony ze sprzętu. Dodaję skrzydeł, jak słyszę takie opinie. Wywołanie ogólne w paśmie 40 metrów. Nadaje stacja Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam. Aktywacja POTA Puszczy Białej, Paweł Ludwik 0450. Zapraszam do łączności. Stanisław Paweł 1, Paweł Karol. Dzień dobry. Piątka, siódemka przy mikrofonie Artur. Proszę bardzo. Dzień dobry. SU5 NWS 1 KP. Karol Paweł końcówka. 5-7. Kolego, ja tutaj akurat antenę sprawdzam. I tak samo przełączę, żebyś mi raportik dał. W tej chwili na wertykalu, a za chwilę się przełączył na dipola, tak? Na którym nie lepiej tam słychać. No dobra. 5-7 jest na tej antenie. Nagrywam na wideo, więc będziesz mógł sobie potem odsłuchać na moim kanale. Okej, Piotrze, na wertykalu jest piątka, trójka, piątka, dwójka, czyli sygnał spadł o jakieś 4 S-y, ale to normalne w porównaniu vertical versus dipole. Nie przejmuj się tym, to tak działa. Do usłyszenia. Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam, wywołanie ogólne, aktywacja POTA, wywołanie ogólne. Zapraszam do łączności. CQ POTA, CQ Parks on the Air, this is Sierra Quebec 5, November Whiskey Alpha, CQ POTA. Wywołanie ogólne w paśmie 40 metrów nadaje Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam. Wywołanie ogólne, tu Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam. Zapraszam do łączności. SQ7HJ Ewa na końcu, czy to ok? Ok, Darku, odbieram Cię na raport z raportem 5-5, co oznacza, że czytam Cię w 100%, siła sygnału mniej więcej na piątkę. Mówię mniej więcej dlatego, że są trzaski burzowe, które wychylają S-metr w różne strony, znaczy z reguły do przodu i po prostu ciężko jest powiedzieć według S-metra, jak jest raport, ale piątkę siła sygnału masz. Cóż to za antena, powiedz, jestem ciekawy. Moje imię to Artur. Proszę bardzo, Darku, mikrofon do Ciebie. Dziękuję za 5-5, ja Ciebie również otwieram na 5-5, 5-7, z mojej strony 15 W, urządzenie G90 śniegu, antena to jest MFET, taki skrócony w zasadzie od 7 w górę, który pracuje, bardzo nisko zawieszony nad ziemią, około 2-3 metrów nad gruntem, tak to nie wygląda. Okej, wszystko w 100% doleciało. Nagrywam też wideo, więc po południu, wieczorem, jak znajdziesz mój kanał po znaku albo Halo Field Day, no to będziesz mógł sobie usłyszeć, jak to do mnie tutaj doleciało. Dzisiaj na 40 wydaje mi się, że nie ma za mocnej tutaj warunków na Polskę, więc wydaje mi się, że na tą moc, której nadajesz,
na tę wysokość i to wszystko dobrze idzie. Ja też mam antenę dosyć nisko zawieszoną, testuję ją, więc nie jest to jakoś komfortowo dla niej rozwieszony model. Fajnie, Darek, dzięki serdeczne za łączność, pozdrawiam i na finał mikrofon do Ciebie. SQ7 Henryk Józef, Ewa, SQ5 Natalia Wanda Adam. SQ5 Natalia Wanda Adam, SQ7 Halina Jadwigajewa. Artur, słuchaj, powiedziałeś o swojej stronie, ja ją doskonale znam. Nawet powiem Ci, że wzorowałem się na Twojej stronie i kupiłem do tego radia taki sam akumulator. Tak to wygląda. Mam trochę zakłóceń tutaj, bo w moich okolicach jakieś burze mają przechodzić, więc oczywiście są utrudnione. Dziękuję Ci bardzo za łączność. 73 i do spotkania. Skupiłem się Natalia Wadamanda. No, akumulator jest rewelacja. Siedzę dzisiaj już chyba czwartą godzinę, 100 watów mocy cały czas z mojej strony, także rewelacja. Do usłyszenia, trzymaj się, zadowolenia ze sprzętu i do po kolejnych spotkań. Cześć! Wywołanie ogólne, Olga Karol, łamane Stefan, Paweł 9, Ludwik, Paweł Karol na Paweł, zapraszam. SQ5 Natalia Wanda Adam. SQ5, Natalia, Wanda, Adam. Witam, Artur. Bardzo miło mi Cię słyszeć. Piątka, dziewiątka, proszę. Również bardzo miło mi Ciebie słyszeć i również piątka, dziewiątka. Bardzo, bardzo dobrze odbieram. Dzięki serdeczne. Dzięki, Artur. Do usłyszenia. Trzymaj się. QRZ. Roger, Roger. Delta, Lima, 8, Alpha, Whiskey, Juliet. Sorry, I have strong QR Nancy at the moment. No dobrze. Na dzisiaj to by było tyle, wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, tylko jestem bardzo zadowolony z testu tejże anteny. Myślę, że jest potencjał, więc jeszcze dzień, dwa testów. W następnym tygodniu zrobię testy i wprowadzam ten model do obrotu dla chętnych. Czyli linia pomysłowa pod tytułem Garden Hollow Field Day.